Przedstawiam kilka informacji o Betlejem. Wieści narodzenia Pana Jezusa. Betlejem znaczy dom chleba. Data Starego Testamentu. Była to sobie mała miejscowość. 1000 lat przed narodzinami Chrystusa urodził się Dawid, król żydowski. Pochodzi święty Józef, opiekun Pana Jezusa, a także sam Pan Jezus. Rzymski cesarz August nakazał podbicie ludności palestyńskiej, powrót do rodzinnej miejscowości, aby mogła uczestniczyć w powszechnym spisie ludności. Maryja z Józefem mieszkali w Nazarecie, musieli więc udać się do Betlejem. Betlejem jest oddalone od Nazaretu o 145 km. Podróż Maryi i Józefa trwała 5 dni. Maryja jechała na grzbiecie osiołka, Józef podążał obok jej pieszo. W Betlejem nie znaleźli miejsca na ciebie w żadnej gospodzie. Chronili się w grodzie kuda, służyła ze stajnią dla zwierząt. Tu się narodził Pan Jezus. Drugą przygotowaną przez nas dom jest pieśń związana z Nowym Rokiem pod tytułem Nowy Rok Wieży. Powstała ona w XVIII wieku, śpiewamy ją na melodię poloneza. Nowy